Dziś pokażę Wam rekordowo szybkiego tapera. Pokażę Wam też latający plecak i powiem, jakie auto klasy premium sprzedaje się w naszym kraju najlepiej. Ja nazywam się Krystian Plato i chciałbym Was zaprosić na program motoryzacyjny według Krystiana Plato, czyli według mnie. Zaczynamy! Znacie taką markę Polestar? Obecnie to takie elektryczne wolwiaki klasy premium, powiedzmy. Chyba można tak powiedzieć. To znaczy były klasy premium, bo teraz 65 tysięcy aut tej marki kupiła wypożyczalnia Hertz. Tak, to nie pomyłka. Podpisano umowę, na mocy której Polestar ma dostarczyć wypożyczalni 65 tysięcy aut. Oczywiście nie na już, zajmie to kilka lat, ale co z tego wynika? Moim zdaniem Polestar, zanim na dobre zadomowił się w fotelu klasy premium, spadł na podłogę z paneli. Owszem, w wypożyczalniach też są auta klasy premium, nie zrozumcie mnie źle, ale nie pamiętam, żeby do jakiejkolwiek wypożyczalni 65 tysięcy aut sprzedał Lexus, Mercedes czy BMW. A jak coś jest tak popularne, to nie może być premium. Jedni widzą przyszłość za kierownicą elektrycznego auta, a inni z latającym plecakiem na plecach. No w końcu to plecak, więc to logiczne, że jest na plecach. Oto Skypack V1. Plecak, który dzięki 12 śmigiełkom ma unieść swojego właściciela w powietrze. To prototyp, a pierwszym pilotem testowym jest manekin. Ponieważ manekin ma dość słabą koordynację, potrzebny był specjalny drewniany stelaż. To właśnie dzięki temu stelażowi możliwy był pierwszy lot testowy. Ogólnie mówiąc, zamysł jest taki, że wszystkie te śmigiełka będą mieściły się w plecaku, a w razie potrzeby właściciel takiego plecaka rozłoży śmigiełka i wzbije się w powietrze. Już to widzę. Wiem, że życie potrafi mocno zaskoczyć, ale bez przesady. Wiecie, co mi się od razu przypomniało? Pamiętacie taką bajkę Inspektor Gadżet? On miał taki kapelusz z wysuwanym śmigłem. O, i to jest fajne. Ale wiecie co? Tam jest też dziewczyna, która ma na swoim nadgarstku, uwaga, smartwatcha. Ta bajka powstała w 1981 roku. Nieźle, co? Twórcy tej bajki mieli niezłą wyobraźnię. Kto wie, być może doczekam się takiego kapelusza z wysuwanym śmigłem, no bo smartwatcha już mam. Nie ma co ukrywać, jest kryzys. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I jak to w kryzysie? Biedni biednieją, a bogaci się bogacą. W marcu, jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w Polsce zarejestrowanych zostało 10 156 nowych aut klasy premium. To aż o 50,7% więcej niż w lutym. Oczywiście zdarzały się już lepsze miesiące, ale nigdy auta klasy premium nie miały aż takiego udziału w rynku. W marcu zarejestrowano w Polsce 39 530 aut. Z tego aż 10 156 to auta premium, czyli ponad 1/4. A co się najlepiej sprzedaje? Tutaj bez zmian. Mercedes, BMW i Audi. To nie zmienia się od lat, ale najpopularniejszym modelem klasy premium jest, uwaga, Volvo XC60. I tutaj pewnie za chwilę pojawią się głosy, że Volvo nie jest klasy premium. Może tak, może nie. Na pewno nie jest to auto dla handlowców. Jest zbyt nudne. Jeśli chcecie kupić Forda Mondeo, musicie się spieszyć. Właśnie zakończono jego produkcję. Bez żadnej pompy, bez żadnego filmu wspominkowego, bez oficjeli, bez sensu. Zakończenie produkcji Mondeo postem na jednym z biznesowych portali ogłosił jeden z pracowników Forda. Trochę to smutne, bo Mondeo to przecież kawał historii Forda. Przyzwyczailiśmy się do bicia rekordów na pewnym niemieckim torze na literkę N, ale przecież na świecie są też inne tory, na których również można bić rekordy. Jednym z takich bardzo fajnych i ciekawych torów jest tor Suzuka w Japonii.
Ale nie o Suzuki, a o Hondzie będzie teraz. Oto nowy Civic Type R. Niewiele widać w tym kamuflażu. Nie wiadomo, czy auto będzie brzydsze od swojego poprzednika, bo przyznacie, że Honda ostatnio ma jakiś kryzys, jeśli chodzi o wygląd aut. Ale wiadomo za to, że nowy Type R jest bardzo szybki. Kierowca doświadczalny Hondy pokonał tor Suzuka o długości 5 km i 800 metrów w czasie 2 minut, 26 sekund i 120 tysięcznych, czyli niemal o sekundę szybciej niż to samo okrążenie pokonała obecna generacja Type'a. To rekord, jeśli chodzi o auta napędzane tylko na jedną przednią oś. Szkoda, że to auto nie ma napędu na 4 koła, ale z drugiej strony zostaje zachowany ten przednionapędowy charakter Type'a. Kiedy auto pojawi się w Europie? Teoretycznie ma być zaprezentowane na początku przyszłego roku. A jak będzie w praktyce? Czas pokaże. Nie wiadomo. Wiadomo, jakie są czasy. Dziękuję, że byliście ze mną. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia.